Cześć, witam was serdecznie w 18 części z Grygotki. Jeśli nie widziałeś pozostałych, koniecznie sprawdź i zostaw coś po sobie, będzie mi bardzo miło, a ty będziesz na bieżąco z każdym kolejnym. Tyle ode mnie, życzę wam miłego oglądania, zaczynamy! Mądrze... Co się dzieje? Jest, piorun kulisty biorę, copel lodu biorę i tyle. Powinno starczyć, się okaże. Dobra, mamy. I teraz z powrotem. Dzieje? Z powrotem. Dobra, ale tu jest mały skrót. Będzie spoko. A ja mogę w ogóle zamknąć to, tak z ciekawości? Lepiej się do tego nie mieszać. Nie. Ale myślę, że mogę. Tutaj teraz skrótem. Mam nadzieję, że się znowu nie zgubię. Gdzieś w tamtą stronę się muszę kierować. O, znalazłem wejście do tej wieży. Spoko, może coś tutaj będzie. Albo nie. Jednak nie. Po co tu ta drabina jest? No nie ma wejścia, no po co mnie ta wieża taka? Ale mnie w konia zrobili. No nienawidzę tego. Gdzie mam ten piorun kulisty? Okej. Dobra, jestem gotowy. Chyba tego położy, co? Tak było w notatkach. Ale się okaże. Chodź tu, ognisty golemie ty. Chodź tu. Masz tu piorunem. Dobre. Okej. Okay. No i tyle. Easy. Szkoda, że musiałem wracać po ten piorun kulisty, a nie wcześniej się przygotować. Przejdę. Zawsze pod górę. Panie demonie, mam wszystko. Oto serce kamiennego golema. Co? A tak, godnego dowodu. Brakuje? Brakuje jeszcze dwóch? Czy to serce lodowego golema jest wystarczającym dowodem? Podwójny? Drugi dowód? Trzeba jeszcze jednego? Może być to serce ognistego golema? Perfekcja? Jestem godny? W takim razie domagam się widzenia z twoim panem. Kolejny dowód? Jaki znowu dowód? Runa? Runa dla mnie? Cóż, w takim razie przyjmuję tę runę teleportacji jako dowód tego, że okazałem się godny. Okay. Śmiertelny? Kto? Ja? Dobrze, już idę. Najwidoczniej Bezzi sobie porozmawiał. Nie wiem, czy to zadziała. Powiedz, że zadziała. Pod siódemką. Działaj! Dobra. Już się czasem boję, że te teleporty nie zadziałają. Dobra, zanim go ten... Najpierw go obrobię, bo to... Wiadomo, trzeba obrobić kolegę. Zaraz z nim pogadam. Spoko. Podoba mi się. Podobają mi się te skrzynki. Czy coś tutaj jeszcze znajdę? Chyba nie. Dobra. Panie Xardas. Xardas, gdzie ty jesteś? Kurde, słyszałem go. Na górze siedzi dziad. Czyli te teleporty czasem działa, a czasem nie. Super. Ekstra. Podoba mi się takie coś. Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się... Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja Wielkiej Góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie! Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku, z Gomezem na czele, nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, Koristo i inni sami kopali sobie grób. Tak zwany Śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady.
Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo... Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z 12 magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu 5 orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być... Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale... Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Poszukuję wiedzy. Co ty masz tutaj? Śmierć ożywieńcą. Ej, to się może przydać. Koszt many, ale krąg jaki. O nie. Zmniejszenie potwora. Dobra. Ej, ale to ty siaka kosztujesz. Przyzwanie golema. Bierzemy te przyzwania golema. Szkieletów nie chcę, ale golemy chcę. Przyzywać se. Ła. Masz tu topory. No i ekstra. Dobra, tam 30. Dzienny. To się nam przyda. Dobra, chyba tutaj obrobiłem go już ze wszystkiego, prawda? Czy nie? Czy to jeszcze jakieś księgi? Może się czegoś nauczymy. Nie? W dwójce można było się nauczyć czegoś z ksiąg. Ale tutaj nie. No trudno. To będziemy w dwójce szukać ksiąg. Raczej skok stąd spowoduje, że umrę. Przeżyjesz to? Dobra. Jestem z ciebie dumny. No tyle, tu nic więcej nie ma. Niewątpliwie muszę korzystać z tego. Okej. No nie. Jak ja mam stąd się wydostać? Teleport inny? No nie dał mnie, panie. Gdzie ja mam iść? Pierde, głupi Xardas. Głupi but. Jak się stąd wychodziło? Cholera. Może tu jakaś woda jest? Tam jest woda. No nie, ja nie doskoczę. Dobra, jeszcze mam parę pomysłów. Jak się stąd wydostać? No tam jest woda, no. No jest ta woda. A z drugiego nie ma? Może tutaj?
A tam jest jakiś... Pyk? O, dobra. To jest naprawdę jedyna droga ucieczki stąd. No walić to. Walić to. No ale w sumie. Dobra, mamy sposób. Najważniejsze, że mamy sposób. Gdzie jest ta cytadela? Panie. Gdzie, że ją widać? Na wzgórzu jakimś. O mnie w konia robi. Tutaj nie widać nic. Cofniemy się trochę. I może gdzieś dojdę. Tam jest. Tam chyba coś jest. Może tędy? Tędy? O? O? Kurde. Chyba o to chodziło, nie? Ja chyba tam byłem już raz. Tutaj lewej strony muszę się trzymać. Ups. No pewnie o to mu chodzi. No chyba tutaj z lewej, nie? Albo nie? Dobra, ten sam błąd robię. Ja muszę na dół zejść i te orki pokonać tam na dole. No innego, innej możliwości nie ma. Chodźcie tu, fagasy. No nie. Wolniej, kurde, wyciągaj to, wolniej. Okej, okay, poziom który? Spoko. Podoba mi się. I chyba tędy to było. No. Tak na 90% tędy. Dobra, tutaj chyba na górę. O ja. Coś chyba deszcz nie zadziałał. Zazwyczaj nic nie widziałem w deszczu. Chyba tu. Ale coś tam słyszę. Ktoś się tam bił. Ktoś się tam bił. Ej, nie mogę tu wskoczyć. O, jakiś tu golem w ogóle. Gdzie ty jesteś? O ja. Tu jeszcze jednego nie widzę, bo się zlagował. Ho, ho, cześć, ho. Co mi powiesz? Podziękować, obcy, zły orkowie. Chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. No. Kim jesteś? Jestem Urszak. Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Mhm. Byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia, pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Chyba śniący, nie? Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak. Ludzie mówią śniący. Mhm. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni syn ducha, jak Urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły. Rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją
i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy. Żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią, Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak, ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. Możesz zaznaczyć na mojej mapie położenie waszego miasta? Dom Urszaka tam, gdzie mapa pusta. Obcy da mapę. Urszak skończy mapę. Spoko. Będę miał resztę mapy odkrytą. Niesamowite. Nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Zaraz zobaczymy. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść. Dużo wojowników. Obcy zabity. Inni syn ducha w domu. Spalić obcy. Zabić obcy. Dobrze, już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie Ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to Ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak da Ulumulu. Obcy weźmie Ulumulu i nie zginie. Gdzie jest ten twój przyjaciel? Rozumiem, o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel Urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś przetrzymywany w starej kopalni? Urszak nie rozumie. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak niewolnik w kopalni. W kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował Urszak. Obcy teraz przyjaciel Urszak. Przyjaciel weźmie talizman Urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje Ulumulu dla siebie. Może z Ulumulu Urszak pójdzie do... Przyjaciel przyjdzie. Trzymaj się. Mhm. Dobra. Tutaj jeszcze golem był. O nie. No to, żem spadł. No i dostałem w pieprz. Porządnie. No nie. No nie. Muszę budować. Dobra. Dobra. Dawaj. Dobra. I spoko. Już tutaj byłem, już tutaj wiem wszystko. A jakbym to tak zdjął? Teraz? Tak? Taka ciekawość mnie wzięła. To jakieś zlagowane jest. No nieważne. Do góry proszę. Winda. No. Trochę expa wpadło.
za kolegę. Bierzemy młota Li, topora Li. Okej, czyli do wolnej kopalni musisz się udać. Na to wychodzi. No to lecimy. O, już działa. Raz działa, raz nie. Rozmawiałeś z Xardasem? No tak. No wiesz. Wiesz? Co wiesz? To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Xardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest... jest już bardzo duży. Znajdź Xardasa. On musi nam pomóc. Kopiec jest już bardzo duży. Czekałem na ciebie, dobra. Czekałem jak to? Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. Wyśmienicie. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Pokaż mi... Właśnie, co ty masz tutaj? Rudę ma. Chłop. Masz jakieś mikstury takie tajemne? Nie masz. Cham jesteś i prostak. Możesz na to coś poradzić? Jestem rad. Tymi słowy przywołuję... No i super. Kurde. Jeśli jesteś radny. No wiem, no już wiem. Dzieny. Saturas? Ja z tobą nie chcę w sumie gadać, ale zaraz mi się zwiesi. Dobra, cicho bądź. Pierwszy krąg magii. Szata arcymaga. Ej, a może by tak wziąć tą szatę? Ile mam tej kasy? No mam trochę, dobra, dawaj. Saturas. Mogę? Chciałbym... Nie jesteś jeszcze godzien. Cierde. A pierwszy krąg magii, mi to chyba niepotrzebne. Dobra, nie potrzebuję tego na razie od ciebie. Żegnaj. Na razie w sumie akrobatykę sobie wezmę, bo to mi się przyda. Idę do Bastera. Super. Dobra, myślałem, że tego nie przeżyję, ale mam tyle życia, że nawet takie upadki mi nic nie robią. Jestem kozak. Gdzie jest Baster? Tam jest, siedzi sobie jak zwykle i nic nie robi. Od razu wiedziałem, że będą. Cześć Baster. Tylko zachować się dla siebie. Daj mi akrobatyki drugi poziom. Jesteś już lepszy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Jesteś już lepszy. To co, mogę czy nie mogę? Zabrał czy nie zabrał? Chyba nie zabrał. Chyba nie. Ja nie wiem. On coś ma z głową, Baster. Nie mogę. Mam już dość tej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra. Lecimy do tej wolnej kopalni. Tylko życie sobie wezmę. Na nikim nie można polegać. Od co? Dobra. Lecimy. Niektórzy nigdy. Jeszcze kawałeczek. O dobra, są. Już jesteśmy. To już się więcej nie powtórzy. To nie było tak mądre. Przybywasz w samą porę. Przygotowujemy się do kontruderzenia. Na początek spróbujemy odbić wolną kopalnię. Na początek? A co zamierzacie robić później? Jak tylko odbijemy kopalnię, spróbujemy odnaleźć ścieżkę, którą przyszli ludzie Gomeza. Kiedy ustawimy przy niej straż, będziemy bezpieczni. Rozumiem. Zamierzacie ją zdobyć we czterech? A gdzie są wszyscy najemnicy? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Ludzie Gomeza za dobrze się okopali. Spróbujemy zaatakować po cichu, zabijając jednego strażnika po drugim. Może się uda. Li kazał mi przekazać ci wiadomość. Jako mag z kręgu wody i doświadczony wojownik, zostałeś wybrany do udziału w tej misji. Pójdę z tobą. Razem może się nam udać. Taki mag. Taki mag. Dlaczego właśnie ja? Wielokrotnie udowodniłeś, że jesteś silnym i przebiegłym wojownikiem. Poza tym znasz stary obóz i jego strażników lepiej niż ktokolwiek z nas. Trudno o kogoś lepszego niż ty. No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych nieproszonych gości dobrych manier. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz. Otwiera stróżówkę przy wejściu do kopalni. Oj, teraz wszystko jasne. To on do miał. Do boju. On miał. Co? Co? O, prawie zapomniałem.
Wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać, zanim ruszymy do kopalni. Więc lepiej w porządku. Dobra, no to lecimy do wilka. Do wilka, super. No to jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jesteś. O tu wilk, co ty chcesz ode mnie? Gorn powiedział, że... Dobrze, że zdążyłeś zajrzeć do mnie przed wymarszem. Przed jakim wymarszem? Przed waszym wymarszem do niezupełnie wolnej kopalni. Lepiej się w nic nie pakować. O co chodzi? Mam pomysł na zupełnie nowy rodzaj pancerza. Czyżby? A cóż to za pomysł? Pancerze pełzaczy są niezwykle twarde, znacznie trwalsze niż choćby stal. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które nawiedzały zawaloną kopalnię Gomeza. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją prawdziwe pełzacze. Większe, silniejsze i jeszcze bardziej wredne. Pancerz tych bestii jest niemal nie do przebicia. Gdybyś mógł mi przynieść kilka płytek z ich pancerzy, mógłbym z nich poskładać nie lada zbroję. Mhm. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. W porządku. Postaram się przynieść ci kilka płytek z pancerzy pełzaczy. Tyle? I mówi... No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić z tych płytek porządną zbroję, będę bardzo szybko... Bardzo dużo. A, nieważne. Dobrze. Rozumiem. Rozumiem wszystko. A możesz mi nauczyć skuszy? Ile? Skuszy. Nie chcę łuku. Skuszy chciałem. Dobra, on nie ma nic fajnego. Skuszy to ten skorpion mnie mógł nauczyć. Chyba do niego się przejdziemy potem jeszcze. Dobra, lecę do tej wolnej kopalni. Dobra, Gorn. Ja mam nadzieję, że już nie będę musiał się wracać. Lecimy? Chodź, lecimy. Ruszamy. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Tak. Idź przodem. Idę. Chodź. Cię pewnie i tak zlaguje, a nawet nie patrzę do tyłu. Już tam wykończyliśmy tamtych. Lecimy do tych drzwi jak najszybciej. No się człowiek na lata. Mogli mi dać więcej tych teleportów. Albo dawać zadania jakoś ułożone. W taki sposób, żebym nie musiał latać przez mapę 3 razy. No trudno. O! Pojawiły się nowe stworki. O tu brzytwa. O tu kolego. O tu. No ho. Okej, okay. Jeszcze ty. Żegnaj. Dobra. Tu chyba się nic nie zmieniło. No. Wszystko jak było jeszcze. Krety tutaj pozostawiłem. No i mamy te drzwi. Mamy ten klucz od Gorna. No i teraz to można wejść. Super. Dawaj, otwieramy. Gorna mi gdzieś wcięło. Oczywiście. To już koniec 18 części z Grygotik. Niebawem kolejne odcinki, więc bądźcie na bieżąco. Wiecie, jak to zrobić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na raz.